Hej, witam was bardzo serdecznie. O tym... Zawsze mam ochotę powiedzieć tego pięknego poranka, ale prawda jest taka, że nagrywam to wieczorem, więc cholera wie, jaki jest wasz poranek. Mam nadzieję, że piękny. Wiecie co? Ja bardzo lubię pana Szymona Majewskiego. Naprawdę. To mi się wydawał zawsze sympatyczny facet. Nadal mi się wydaje. I kiedyś, całkiem niedawno, pomyślałem sobie i nawet uwierzyłem w swojej naiwności, że oto przed nami jest okazja, by poznać, kim pan Szymon Majewski jest naprawdę. Że on stanie gdzieś przed kamerą. Być może w takiej dziwnej hacjendzie otoczonej przez las i dzikość natury i śnieg i mróz i powie nam tak. Cześć, ja jestem Szymon Majewski, a to jest moja... Nie, tak nie powie. To było... Nie, przepraszam, to takie nawiązanie trochę... Ale powiem, cześć, jestem Szymon Majewski, jestem takim facetem jak widzicie. Dużo rzeczy robiłem w swojej przeszłości. Byłem zabawny, czasami mniej, jedni mnie lubili, inni nie. Ale teraz jestem na YouTube i chciałbym wam trochę opowiedzieć o sobie. Miałem taką nadzieję, że gdzieś to usłyszę. A trochę gdzieś tutaj na YouTubie dostaliśmy show. Pewnie, że fajne. Pewnie, że w stylu takim, który był w telewizji. Ale ja chciałbym... YouTube to jest trochę inne miejsce. Tak sobie myślę. Może się zmienia z czasem. Może my jesteśmy innymi odbiorcami niż w telewizji. Ale gdzieś jest tutaj, mimo tego ścigania takich błahych czasami materiałów o tym, jak na przykład gruba kobieta spada ze schodów, albo ktoś przewraca się na skórce od banana, to mimo tego poszukujemy czegoś, czego telewizja nam już dawno nie daje. Poszukujemy człowieka. Ja poszukuję człowieka. Jestem ciekaw, jacy są ludzie, co mają do powiedzenia tak naprawdę szczerze, stojąc przed kamerą, kiedy już się nauczą tego, że kiedy się stoi przed kamerą, to można się jakoś troszkę uwolnić od pewnych ograniczeń, które być może w cztery oczy nie są takie łatwe do zdarcia z siebie. I zabrakło mi tak strasznie, znaczy nie żebym płakał, no każdy prezentuje to, co ma ochotę, ale chciałbym poznać tego faceta, bo myślę, że on jest całkiem fajnym gościem, nie, że całkiem fajnym i że to jest moje podejrzenie, to na pewno jest fajny gość. Chciałbym pana poznać, panie Szymonie. Naprawdę, to mogłoby być fajne. Nie uważacie? Znaczy, kim ja jestem, żeby mówić, co należy prezentować i jak należy prezentować, żeby to było fajne? Mi nie chodzi o to, żeby było fajne. Ja to mówię jako widz, że ja bym chciał zobaczyć, posłuchać pana Majewskiego. Naprawdę, pana Majewskiego, a nie Szymon Majewski Show czy coś. Tak myślę. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa!